my z Rafałem pracujemy ze sobą od lat, ale głównie na scenie, bo graliśmy razem w musicalu Legalna Blondynka, gdzie graliśmy parę. Znaczy, Rafał grał w ogóle tam dwie role, dwie postacie męskie. Jedna była dobra, druga zła, więc mamy no przepróbowane wszystkie relacje. Podobna relacja jest w tej złej, jak gram tą złą, więc... Tak, tak, trochę podobna, ale też koncertujemy razem, ale jeżeli chodzi o serial, o pracę przed kamerą, no to był nasz debiut wspólny, bo nie mieliśmy jeszcze okazji razem grać. Ale bardzo dobrze nam się razem pracowało. Było dość zabawnie, kiedy musieliśmy nagle zacząć się drzeć na siebie, kłócić i cała ekipa z planu na to patrzyła. Ale myślę, że jakoś to uciągnęliśmy. Wesoło, tak, wesoło było. No ja będę na pewno walczyć teraz z Zosią nad tym, aby jej wybić go z głowy, bo nie będzie to łatwe. No tak, ale tak naprawdę, bo tutaj jest cały czas poruszony, że ta strona Eryka, ale to ja też tutaj trochę go zacznę bronić jako swoją postać. No dobra. Bo też Zosia bardzo mocno się w to wszystko wkręci i tak naprawdę to ona w pewnym momencie przejmie tą pałeczkę, jeżeli chodzi o sytuację, o to, że ona tak naprawdę będzie go nachodzić, będzie tutaj bardzo intensywnie starać się utrzymać ten kontakt z Erykiem. Więc no chyba to taka będzie, się. No tak, uczepi się tak trochę i nie będzie chciała, jakby zostawić Eryka. Dlatego... I no, nie chcę też zdradzać dalej, ale faktycznie Eryk już w pewnym momencie będzie miał taką rozterkę, co zrobić z tą sytuacją. Będzie tak trochę niewygodnie, bo no, faktycznie tutaj była sytuacja, że poznał młodą dziewczynę, trochę z nią poflirtował i później się. Faktycznie ją chciałby ją zostawić, a tutaj jakby chciałby szybko rozwiązać tą sytuację, a tutaj jakby będzie problem. I faktycznie no tutaj tu będzie problem będzie też będzie problem wychowawczy.